Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jedną z moich ostatnich realizacji, jak chodzi o poprawę po tak zwanych fachowcach. Taka właśnie sytuacja zastała mojego ostatniego klienta, gdzie jak możecie zauważyć, taśma LED jest żółta, popalona, pojedyncze diody przestały już świecić, a co jakiś czas taśma po prostu mruga. Postanowiłem więc zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam się w ogóle stało. Dlaczego tak się dzieje, ponieważ no nie powinno. Zasilacz na szczęście nie jest to typowy Chińczyk, tylko coś bardziej markowego, więc tutaj w porządku. Natomiast ciekawy jest sposób montażu. Zobaczcie, jest to wszystko tak pogmatwane, że szczerze, no troszkę by zajęło dojście do tego, co jest do czego. Ale tutaj zasilacz został sprawdzony i jest jak najbardziej w pełni sprawny, więc on może zostać. Jak można zauważyć, klosze są całkowicie żółte, wypalone. I to dlatego też ta taśma świeciła na, że tak powiem, żółto. Barwa światła tej taśmy to w teorii biały neutralny. Jak możecie zauważyć, dużo bliżej mu do białego ciepłego, albo bardzo ciepłego, okazuje się, że w głównej mierze powodem zmiany tej barwy jest klosz, który po niecałych 2 latach postanowił zmienić kolor z takiego bardzo ładnego mlecznego białego na żółto-pomarańczowy, a w niektórych momentach nawet czerwono-brązowy. Taśma LED nie była wystarczająco mocno przyklejona i w niektórych momentach się odkleiła, co spowodowało, że diody leżały bezpośrednio na kloszu. Diody białe, chcąc nie chcąc, będą się nagrzewać. Cały czas nagrzewające się diody, które bez przerwy dotykają plastiku, tworzą właśnie taki efekt. Dlatego bardzo ważne jest, by dobrze zamontować taśmę LED. Nie tylko taśmą dwustronną, która znajduje się z tyłu, ale na przykład również kropelką albo jakimś superglue, żeby to był po prostu sposób montażu na lata. Tutaj zadanie było bardzo proste. Wywalamy całkowicie stare diody, wstawiamy zupełnie nową taśmę LED, diody 28-35, barwa biały neutralny, które dają dużo, ale to dużo więcej światła niż te poprzednie. Dodatkowo jest to taśma umożliwiająca ściemnianie. Dodatkowo ta taśma obsługuje kontrolery z możliwością ściemniania. Więc jeżeli chcielibyście sobie przyciemnić tę taśmę, to wystarczy zakupić kontroler z pilotem lub włącznik dotykowy z tą funkcją i wtedy możecie sobie taką taśmę przyciemnić oraz rozjaśnić. Demontaż, jak i montaż zestawu jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy zdemontować profile, odkleić taśmę, wkleić nową taśmę i zamontować profile z powrotem. Profile są na specjalnych uchwytach, więc ten montaż jest po prostu szybszy. Taśma LED z drugiej strony posiada taśmę dwustronną 3M, która naprawdę bardzo mocno trzyma. Ale prawda jest taka, że jeżeli wspomożemy naszą taśmę dwustronną na przykład kropelką, to wcale nam to nie zaszkodzi, a nawet pomoże. Profil, do którego przyklejam taśmę LED, jest aluminiowy. Czy ma to jakieś znaczenie? Bardzo duże. Aluminiowy profil jest bardzo dobrym odpowiednikiem ciepła. Biała taśma LED, pomimo tego, że to już jest nowa generacja diod SMD, nie nagrzewa się aż tak bardzo. Lecz jeżeli możemy dać tej taśmie jakiś odpromiennik ciepła, jakiś radiator, to zawsze jest to dobry pomysł. Tutaj radiatorem będzie profil aluminiowy, który weźmie na siebie to ciepło, dzięki czemu taśma nie będzie się nagrzewać, a sam profil pozostanie chłodnawy. Według mnie najlepszym wyborem jest taśma z barwą neutralną. Barwa neutralna jest barwą światła, która nie męczy nam oczu, dzięki czemu możemy spokojnie siedzieć wieczorami przy włączonym świetle, oświetleniu LED w kuchni i nie będą nas w żaden sposób boleć oczy, a to bardzo ważne, ponieważ niekiedy jak oglądam właśnie jak ludzie robią sobie podświetlenia w kuchni, to jeżeli mają naprawdę mocne taśmy zamontowane jako podświetlenie LED, to robi im to nawet za oświetlenie całego pomieszczenia, a to naprawdę przydatna sprawa, no i oszczędność prądu, ponieważ nie muszą włączać głównego oświetlenia, tylko mogą włączyć właśnie to oświetlenie LED pod szafkami, które nie dość, że wygląda bardzo ładnie, to na dodatek jest bardzo funkcjonalne. Oczywiście na sam koniec zakładamy nowe klosze, żeby ten efekt biały neutralny był jak najlepszy. Są to klosze mleczne, które jak najbardziej rekomenduję. Bardzo ładnie rozpraszają światło, zmiękczają je, przez to nie męczy ono oczy, a to bardzo ważne. W końcu jest to oświetlenie w kuchni, gdzie przebywamy sporą część czasu. Na dodatek to światło często świeci nam w dół albo niekiedy w oczy, w zależności od tego, jak ktoś stworzył taki zestaw. No i bardzo byłoby dobrze, żeby właśnie nas nie oślepiało. Zostaje tak naprawdę zamontować wszystko z powrotem, wpiąć z powrotem profile, polutować kabelki, posprawdzać, czy wszystko działa i cieszyć się nowym oświetleniem w kuchni, tak naprawdę latami.
Jeżeli jesteś z Małopolski i chciałbyś, żebym naprawił u Ciebie oświetlenie LED, ponieważ coś się z nim popsuło, lub chciałbyś modernizacji swojego aktualnego oświetlenia LED, to napisz do mnie na przykład przez Facebooka albo przez Discorda. Linki są w opisie. Bardzo chętnie doradzę, pomogę. A jeżeli dojdziemy już do porozumienia, jak chodzi o kwestie montażowe, to mogę również taką taśmę zamontować. Natomiast jeżeli znasz się na montażu taśmy, nie jest to dla Ciebie nic trudnego i bardzo chętnie zrobisz to samemu, a chciałbyś zakupić taśmę LED bardzo dobrej jakości, która zagwarantuje to, że Twój zestaw będzie działał latami, to serdecznie polecam taśmę z linku w opisie. Testowałem ją już wielokrotnie, montowałem w wielu miejscach i nigdy mnie nie zawiodła. A to jest najważniejsze, gwarancja tego, że taśma po prostu nie zawiedzie. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A dla osoby, która znalazła na filmiku muchę i wskaże dokładną sekundę, w której się ona znalazła, zostawię pod komentarzem serduszko, więc powodzenia w poszukiwaniach. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!